Długą drogę społeczeństwo przeszło od tolerancji do integracji, bo to dwa zupełnie różne pojęcia. Jak z punktu widzenia pełnomocnika zmienia się spojrzenie Polaków na niepełnosprawność i na problemy osób z niepełnosprawnością? Cały czas obserwujemy tę zmianę i to taką zmianę zauważania takich rzeczy minimalnych, bo już odeszliśmy od jakichś takich gigantycznych programów, czy robimy coś dla niepełnosprawnych. Teraz w każdym po prostu elemencie funkcjonowania państwa, ale przede wszystkim społeczeństwa, zauważamy tą potrzebę robienia wszystkiego dostępnego dla wszystkich. Ta idea uniwersalnego projektowania, dostępności, to się bardzo mocno zmienia. Dzisiaj, co też bardzo cieszy, firmy komercyjne zauważyły, że klient z różnego rodzaju dysfunkcjami czy pewnymi ograniczeniami, niekoniecznie związanymi z niepełnosprawnością, to też ważny klient i także do niego kierują ofertę. Jak się zmienia skala zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Bo to zawsze jest drażliwy temat. Tak naprawdę bezrobocie dotyczy wszystkich. Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością miały pracę, żeby mogły żyć w jakimś wydaniu samodzielnie. Jest tej pracy więcej? Jest ofert więcej? Zmienia się ten rynek? To jest też, trzeba na to spojrzeć właśnie trochę szerzej, że to nie jest tylko tak, że mówimy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a już na pewno nie powinniśmy mówić o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tylko przez na przykład pryzmat jednego rozwiązania ustawowego, jakim są dofinansowania do wynagrodzeń, bo tam patrząc na te wszystkie wykresy, słupki, ilość pieniędzy, ilość pracodawców, to mamy taką tendencję bardzo stabilną. To jest to około 220 tysięcy dotowanych, subsydiowanych miejsc pracy, około 22 tysięcy pracodawców. Tam się zmienia trochę struktura, odchodzą pracodawcy od formuły zakładu pracy, chroniony przychodzą na tak zwany otwarty rynek pracy. Ale co nas cieszy, to przede wszystkim te wskaźniki ogólne, BAEL, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, tej aktywności osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są coraz bardziej aktywne. I co jest też bardzo ciekawe, na przykład pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne, ale nie zgłaszają się po subsydia płacowe. Samym dobrem dla pracodawcy jest pozyskanie dobrego, przygotowanego pracownika, bo osoby niepełnosprawne też zauważyły, że już niepełnosprawność nie jest ani przepustką do bezrobocia, ani przepustką do zatrudnienia, tylko kwalifikacje i kompetencje są tym, co determinuje, czy jesteśmy dobrze postrzegani na rynku pracy, czy nie. I pracodawca zatrudnia dobrze przygotowanego, na przykład dzięki programu Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykształconego niepełnosprawnego, rezygnuje, nie ubiega się o te pieniądze z dofinansowań. Na przykład wystarczające dla niego jest to, że już nie musi wpłacać tak zwanych kart za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych. Czy dzisiaj osoby z niepełnosprawnością są pracodawcami? Czy... Bardzo dużo osób niepełnosprawnych prowadzi działalność gospodarczą. To też nowe zjawisko. Tak, prowadzą działalność gospodarczą, czy korzystając z tych instrumentów wsparcia właśnie PFRON-owskich, polegających na refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, czy po prostu zakładają firmę. Taką branżą, gdzie osoby niepełnosprawne bardzo mocno są aktywne, jest branża IT, gdzie bardzo dużo osób właśnie posiada odpowiednie kompetencje, wykształcenie i tam znajduje swoje miejsce, a te ograniczenia, te fizyczne, bo to głównie jakieś fizyczne mogą się pojawić, w ogóle nie mają żadnych tutaj przełożenia na efektywność pracy. Festiwal filmowy to kultura. Kultura to jeden z wskaźników aktywności społecznej. W jaki sposób takie festiwale jak Integracja Ty i Ja mogą się przekładać właśnie na tę różnicę między tolerancją a integracją? Bardzo mocno. Znaczy, za każdym razem, kiedy dobrze zrobiony film, serial, pokazanie niepełnosprawności pokazuje nie tylko ten aspekt zła czy takich bardzo negatywnych emocji, tylko pokazuje właśnie te dobre emocje. To samo sport. Kiedy mówimy o tej pełnej integracji, to wtedy, kiedy możemy mówić o sportowcach pełnosprawnych i niepełnosprawnych, startujących jak najbliżej siebie w ramach tej samej imprezy. I ja zawsze powtarzam, że nic tak dobrze nie zrobiło postrzeganiu niepełnosprawności, jak rola jednego aktora w znanym serialu, który już bardzo wiele lat jest gości na ekranach telewizorów, bo tam pokazano, że właśnie ta niepełnosprawność to nie jest coś takiego zamkniętego, oderwanego zupełnie od rzeczywistości, to jest w 100% takie samo funkcjonowanie jak każdego z nas. Pokazywanie tej niepełnosprawności właśnie w takim wymiarze jest dużo, dużo lepsze i działa dużo bardziej na nas, na społeczeństwo, niż pokazywanie właśnie tylko tych takich złych rzeczy, które oczywiście także trzeba piętnować i gdzieś tam pokazywać, że coś nie zadziałało. Tu nawet, na tym festiwalu, część osób z niepełnosprawnością skarży się na system rehabilitacji.
który tak naprawdę nie pomaga osobom z niepełnosprawnością albo wprost po wypadkach, po rozmaitych zdarzeniach w szybkim dochodzeniu do sprawności. Czy ten system można jakoś usprawnić? My na przykład zauważamy, że takim kluczem do takich szybkich właśnie działań i rozwiązań jest trochę odchodzenie od tych takich systemowych działań. Tak, wiadomo, że zamach administracji zawsze jest trochę bezwładny. To znaczy, zanim ruszy jakikolwiek tryb administracji samorządowej, rządowej, to mija jakiś czas, ta interwencja musi być przewidziana na miliony potencjalnych beneficjentów, kosztować może nie jednostkowo, ale w prymacie na przykład 100 tysięcy potencjalnych beneficjentów, ileś tam miliardów, trzeba dyskutować długo z ministrem finansów, z ministrami, dogadywać szczegóły, jeszcze potem mamy jakąś ścieżkę legislacyjną, stąd na przykład to zaangażowanie organizacji pozarządowej, które potrafią wykorzystać środki publiczne, choćby w zadaniach zlecanych, w konkursach organizowanych czy przez jednostki samorządu, czy centralnie przez ministerstwa, czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które dużo szybciej, sprawniej, czasem dużo ekonomiczniej potrafią zaangażować się w to, żeby na tych pierwszych momentach powstania niepełnosprawności, głównie mówiłem tutaj o tej wypadkowej, związanej z jakimś nagłym wydarzeniem, ale co bardzo ważne, my bardzo mocno rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia na temat tej takiej nie tyle prewencji, co odpowiedniemu zaangażowaniu instytucji publicznych we wsparcie otoczenia. Głównie chodzi tutaj o urodzenia, o kwestie związane z tym, że coś pojawia się nie tak w takim powszechnym rozumieniu, niekoniecznie niepełnosprawność, ale wymaga jakichś takich szybszych ścieżek, nie tyle diagnostycznych, bo to jest bardzo dobrze już rozwinięte, ale takiej ścieżki dotyczącej wsparcia dla rodziny, dla opiekunów. I wtedy tu rzeczywiście jest taki obszar, który bardzo mocno musimy my postawić na to, żeby coś się zadziało bardziej, żeby ta ścieżka i ta dostępność też do informacji była jak najbardziej optymalna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.